Bardzo chciałem udowodnić UKS-owi, że jesteśmy lepsi. Już w czwartej minucie Kowalczyk dał prowadzenie. W 26 było 2-0, a w 33 wykorzystał rzut karny i na przerwę schodziliśmy z zaliczką, jakiej oczekiwałem. W drugiej połowie szybko z 3-0 zrobiło się 3-2, no ale wtedy do akcji wkroczył Jałocha. Pach, pach, 5-2. W końcówce daliśmy sobie jeszcze po razie, ale tego dnia Legia była mocniejsza. Hokejowy wynik zmniejszył różnicę w tabeli do 3 punktów. W Częstochowie gładko pokonujemy Raków aż 5-1. W tym spotkaniu Kowalczyk zdobywa wszystkie 5 goli dla Legii. Gdyby UKS się potknął, bylibyśmy liderem, jednak Łodzianie też wygrywają i nadal mamy do nich 3 punkty straty. Mecz z Bełchatowem układa się źle i w pewnym momencie przegrywamy już 3-1. Determinacja pozwala jednak odrobić straty. Niestety nie udaje się wygrać. Jedyne pocieszenie w tym, że bezpośredni rywal też remisuje. Na tym jednak koniec dobrych informacji. Kowalczyk doznał kontuzję i wypada na 2 mecze. Z Widzewem bez Kowala przegrywamy 0-1. Ze Stalą w Pucharze walczymy. Po 16 minutach jest 2-0, co daje nam awans. Jednak w 38 Stal trafia w bramkę kontaktową. A niedługo po przerwie Bociek wyrównuje. W 76 minucie Staniek trafia. Jest 3-2 i trzeba tylko dotrwać do końca, by awansować. Prawie się udało. Niestety Stal w 87 minucie strzela i ten wynik daje im finał. W lidze po porażce z Widzewem znów tracimy 6 punktów do UKS. Zostało 5 kolejek do końca. Kowalczyk nie jest jeszcze gotowy do gry. Robi się kiepsko. Ze Śląskiem tylko na remis. Na mecz z Pogonią wraca Kowal i wygrywamy po jego golach 3-0. Ale to wciąż 5 punktów straty na 3 mecze przed końcem. I to by było na tyle. 2 ostatnie mecze nie mają już znaczenia, więc nawet ich nie gram. Przegrywamy to mistrzostwo, przegrywamy Puchar Polski. UKS zdobywa mistrza z 8 punktami przewagi. Nie pomogło 61 goli Kowalczyka w tym sezonie. W sumie, wliczając w to Puchar, zdobył ich 65. I wszystko jak krew w piach. Ta, krew od razu. Ale chuj, nie poddajemy się. Continue career i w kolejnym sezonie rozpierdolimy wszystkich. Nie przegap. Kolejna kariera Sensible World of Soccer 96-97.